Ja przede wszystkim mam wielki szacunek dla zawodników obu zespołów, że dali w tym meczu tyle siebie. Mecz, myślę, że mógł się podobać. Mecz był z obu stron. Oba zespoły chciały ten mecz wygrać i dążyły do tego wszelkimi siłami. No naprawdę w takich warunkach na pewno się gra bardzo, bardzo ciężko, a jednak mimo to sporo było też sytuacji podbramkowych, dużo było walki. Oceniając swój zespół, no przede wszystkim można mieć tutaj zastrzeżenia do zgrania zespołu. Za dużo mieliśmy w tym meczu strat, a wynikało to z tego, że jeszcze brakuje tego zgrania. Nie do końca była ta realizacja założeń taktycznych naszych, no ale też przeciwnik też nam tutaj nie pozostawił wiele miejsca do grania. Myślę, że no w zasadzie oba zespoły miały sytuację na kolejną bramkę i my mieliśmy i zespół Ligier też miał sytuację i myślę, że jest to wynik sprawiedliwy. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, proszę. Podzielam opinię trenera. Tutaj rzeczywiście ta pogoda miała wpływ na to, że ten mecz wyglądał tak, a nie inaczej. Na tą inaugurację na pewno spodziewaliśmy się z naszej strony przede wszystkim lepszej gry, bo zagraliśmy, powiedziałbym, przeciętne spotkanie. Stać nas na pewno na wiele lepsze spotkanie. Co do mojego zespołu, no za dużo tak tutaj ten podkreśla w tym upale i było dużo strat piłek własnych, tak? To praktycznie nie powinno się zdarzyć. Myślę, że tutaj było widać troszeczkę dojrzałość większą w drużynie Stomilu, który no tutaj taką jakby wyższość pokazywał. My troszeczkę byliśmy spięci, takie mam wrażenie. Lepiej to wyglądało i w sparingach, i w meczach pucharowych. No dzisiaj myślę, że ta inauguracja mimo wszystko uznam ją za dobrą, bo przecież remis ze Stomilem to jest dobry rezultat. Jak na początek rozgrywek. Dziękuję.